tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. I słuchajcie, może wiecie co tu się wyprawia. Poszłam sobie na moment pod prysznic. Wracam, zostaję kartkę. Będę to robić częściej. Dziwko. Proszę bardzo. Będę to robić częściej dziwka. Nie wiem o co chodzi. Zerkał sobie na YouTube'a. Patrzę jakaś zapowiedź. W ogóle jakiegoś live'a z Wizem. Po pierwsze, nie lubię Wiza. Po drugie, nie lubię robić live'ów. Po trzecie, nie lubię was, więc po co miałam robić live'a, żeby z wami rozmawiać? Ale nie! Nagrała mi się jakaś lafirynda, która się podaje za moją siostrę bliźniaczkę. Specjalnie sobie połowę łupa zafarbowała na mój kolor włosów i myśli, że jest fajna. What the f... Nie wiem. Szczerze mam nadzieję, że nie spełni swojej groźby, bo ja już się teraz boję się pod prysznic. Normalnie mi się tu jakaś lafirynda wbija i będzie mi tu robić zapowiedzi live'ów, których ja nie chcę. Ja dzisiaj miałam mieć tiżula. Miałam iść pić tanie wino pod sklepem z tymi, pod żabką, z moimi kumplami, którzy mają po 60 lat i paru zębów nie mają. Nie szkodzi, jakoś jak se chlapnę, to se z nimi porozmawiam, bo se plenię wtedy podobnie jak oni na trzeźwo. Więc muszę se chlapnąć 3 razy tyle, żeby stopień trzeźwości się utrzymał. W sumie stopień nietrzeźwości. No nieważne, no miałam mieć dzisiaj dzień żula, no. Miałem je spisać 3 razy. Jestem już umówiona ze strażą miejską i co? I teraz całe plany weźmie w łeb, jakaś lafirynda mi się włamała i zapowiedziała sobie jakiegoś live'a? No cóż, trudno, zadzwonię zaraz do chłopaków. Dzień żula przełożę na jutro. Ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem, się kurwa z tymi YouTubami dzieje. Masakra jest jakaś. Ogólnie jest jakaś masakra. Ale tak słuchajcie, w ogóle. Ja to wam powiem, że ja mam dzisiaj po prostu jakiś dzień szczęścia, nie? Wylazłam spod tego prysznica. Widzę filmik lafiryndy, widzę od niej kartkę. Ciul. Oczywiście poszłam dzisiaj do mojej jadłopodajni, bo to czego nie lubię. Są tam dwie rzeczy, których nie lubię i akurat była jedna z tych rzeczy. Więc wróciłam do domu, wyzamówię sobie obiad. Ale nie, ja mówię, a to sobie na początek łeb ufarbuję. No ale tak, nałożę farbę, zadzwonię. No to mi przyjdzie, albo będę mieć farbę na łbie, albo będę spłukiwać, tak? Więc mówię, no to zamówię po nałożeniu farby. No, znaczy po wyjściu spod prysznica. No i tak wyszłam, no już dzwonię do tego widza, którego nie lubię. Na zasadzie weź odpal tą gównianą grę. Zobaczymy jak znaczy jak idzie gra. Już musiałam z nim pogadać, trudno. No więc odpaliliśmy tą ciulową grę, w ogóle totalnie gównianą, tak? Z ziomkiem, którego w ogóle nie lubię. No i dobra, nie? Spoko, ja sobie zamówiłam w tym czasie jedzenie. W ogóle ten ziomek mógł słyszeć mój adres, więc się teraz boję. Jak zginę kiedyś na tydzień, to wiecie gdzie mnie szukać. Znaczy wiecie kto mnie zamordował. Ale dobra, nieważne. Patrzę, mam jeszcze tak średnio 20 minut do czasu przyjechania jedzenia. Przyjazdu jedzenia? Do czasu, do momentu przybycia dostawcy. Tej wersji się trzymajmy. Więc mówię co? Pomaluję sobie paznokcie. Akurat idealnie zdążę pomalować i wyschną, nie? Na chillaucie. Bierę te. Czym się maluje? Lakiery. Bierę lakiery, maluję. Jedna rąsia, na drugiej rąsi drugi palec, domofon. Poszłam panu, otworzyłam. I wiecie, jak po prostu ta. Po prostu chwyciłam jak te pieniądze w dwa palce, dałam mu, miał mi wydać tam chyba 3 złote reszty, powiedziałam dobra, do widzenia. No bo przecież gdzie jeszcze będę od jego resztę brała, no żeby mi już w ogóle ten lakier jeszcze dobrze nie wysechł, już mi zacznie odpryskiwać. Wybierz se te chłopie parę złotych i a czy oddal się? Po prostu jakaś masakra. Masakra, no. I tak wyszłam na taką lafiryndę w ogóle. Pomalowałem pazurki, a ty przyjechałeś. Zajebiście to. No, też tak myślę.
No, także po prostu tragedia. Tragedia, włamują mi się lafiryndy, jedzenie przyjeżdża za wcześnie, paznokci sobie nie zdążyłam domalować, zanim gościu przyjechał. No jakaś miazga jest. Ja nie wiem, co się dzieje, ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Naprawdę. Naprawdę, to jest coś dziwnego. W ogóle wiecie, ja nie wiedziałam, że ja dam ludziom zagadkę stulecia. W zeszłą niedzielę, kiedy wypuściłyśmy z Magdą pierwszy odcinek Simsów, okazało się, że to jest nagle zagadka stulecia. Jakim cudem gracie z Magdą na multi? Okej. Spoko. Lepiej. Ktoś się wziął za wyjaśnienie. Ty, wiesz co, bo oni to w sumie mogą rozmawiać na Skype'ie. Tylko ja nie wiem, jak ona to widzi. Ogólnie wyszło na to, że albo gadam z Magdą na Skype'ie i przekazuję jej telepatycznie informacje, co się dzieje na ekranie. I ona, nie widząc tego, co się dzieje, i tak wie, co ma mówić i robić. Albo Magda siedzi obok i tarmosi kota, tylko że jej nie widać, nie? Naprawdę nie wiedziałam, że współdzielenie ekranów w 2014 roku jest dla ludzi czymś zaskakującym. Ale cóż, nie no, dobra, ludzie są różni, nie? Komentarze typu nagrajcie perspektywę Magdy. Przepraszam, ja się może nie powinnam z tego śmiać, ale to mnie naprawdę rozpieprza, no po prostu... To są mistrzowie po prostu ten. I tak, dobry motyw, ziomek. Weź staw kamerkę Magdy, nie? Ci, którzy Magdę oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że Magda nie lubi pokazywać twarzy, nie nagrywa vlogów, nie będę jej do tego namawiać, bo nie, to nie jest do życia potrzebne. No i że ona w ogóle, ona chyba aktualnie teraz nie ma nawet kamery, nie? Ale nic, mówię, dobra, polecę ironią, może zrozumie. Napisałam. Magda bardzo chciała, abym wstawiła jej kamerkę do tej serii, ale ja nie chcę, więc jej kamery nie będzie. I co komentarze? Kina, prosimy, Kina, wstawij kamerkę, Kina, jak możesz. Mówię, okej. Widzę, że czasami takie podejście trochę na luzie nie popłaca, bo jednak część osób nie kmini pewnych rzeczy. Powiem wam jedno, Simsy naprawdę dużo radości wprowadzają do naszego życia. Nie, jest okej. Po prostu, nie, bywają rzeczy, które rozwalają. Bo i tak najlepszy trolling, jaki mi Magda zrobiła, mówię, że po prostu na pytanie, kiedy Simsy, ja dostaję białej gorączki. Oczywiście pisze do mnie Kina, ja mówię tak. Kiedy Simsy, tutaj napisałam z trzykropkiem. Wiadomo, o co chodzi, my się z tego śmiejemy, kręcimy sobie bekę i tak dalej. Ja to wrzuciłam do siebie na fejsa, Magda to wstawiła do siebie. I dzisiaj czytał komentarz pod Minecraftem. Ja tu dalej czekam na Simsy Kiny. Chociaż ona Magdę obraziła na Skype'ie, czy coś takiego. Czy w ogóle jakoś się źle zachowałam w stosunku do Magdy na Skype'ie? Nie, leżałam. Jednak czasami poziom internetu w mnie jeszcze jest w stanie zadziwić, naprawdę. Naprawdę jest mnie w stanie zadziwić. Więc wiecie, trochę się wzruszyłam, no. No. Nie, słuchajcie, ogólnie... Ogólnie dawno vloga nie było i tak sobie, kurczę, muszę do was w końcu pogadać, bo mi tego brakowało. No. W ogóle, słuchajcie, wczoraj stałam, tak kropa się tu... No, słuchajcie, wczoraj wstałam, coś tam zaczęłam robić, dzwoni mi telefon, nie? Telefon mi dzwoni, patrzę, ciocia Marysia, czyli starsza siostra mojej mamy, odbieram. No, co tam ciocia? Nie, wiesz co, bo robię dzisiaj pierogi z jagodami, może byś tak przyszła na obiad. Okej. To, o której mam być. Wiecie, mnie nie trzeba dwa razy namawiać, nie, bo akurat ciocia robi zarąbiste pierogi z jagodami. W sumie to robi moja siostra cioteczna, w sensie moja chrzestna. Ale ogólnie pierogi z jagodami, jak nie lubię pierogów z jagodami tak ogólnie, tak całościowo, to
akurat pierogi z jagodami ten raz w roku u cioci zawsze na propsie. A więc ja się umówiłam z ciocią, miałam jeszcze zrobić zakupy po drodze, no oczywiście tak, miałam godzinę, więc mówię, no wezmę szybki prysznic, się ubiorę, skoczę sobie szybko na zakupy, no i skoczę sobie do cioci. No, wzięłam szybki prysznic, ubrałam się, już było w pół do. Mówię, no już tylko do cioci. No, poszłam do cioci i tam sobie jeszcze się na kładce zatrzymałam, zrobiłam ładne zdjęcie z kładki. No i tam info, że abym sobie skoczyła, ale oczywiście nie ten. No, bym wyskoczyła, ale że mam możliwość pójścia na pierogi, to nie będę skakać z mostu. Oczywiście wiedziałam, że tak będzie, bo akurat w tym miejscu przy trasie, jak robiłam zdjęcie, to obok jest KFC. Część osób, ha ha ha, Kina chciała skoczyć do KFC, ale mogła iść na pierogi. Good job. Joe Groku, naprawdę się nie spodziewałam. Bardzo się nie spodziewałam. W ogóle bardzo mnie ubodły takie komentarze. Naprawdę zrobiło mi się przykro. Hejterzy, mam na was wyjebane. No, ale pomijając ten fakt, popatajałam sobie do cioci. No i w ogóle tak, przyszły moje siostrzenice, inne siostrzenice, znaczy Patrycja, że tak powiem, nie jest moją jedyną siostrzenicą. No, przyszły moje siostrzenice, akurat mam 8, tak, one teraz mam 8, w przyszłym roku mam komunię, tak? Tak, czyli w przyszłym roku mam 9, teraz mam 8. No, mają 8 lat, to te, co im Simsy zainstalowałam. Więc oczywiście weszły, zobaczyły mnie, więc już się nie przywitały z nikim innym, tylko przyleciały się do mnie przytulić. No i później tak, tutaj sobie z nimi grałam w... oczywiście pograli z nami w Simsy, nie? Tutaj sobie teoretycznie z nimi grałam w Simsy. Tu w kuchni gadałam z ciocią, tu na moment byłam u wujka w tym, bo zrobiłam kiedyś siostrze ciotecznej prezent na urodziny. I jest to nagranie takie rodzinne, bardzo prywatne, na którym akurat jest wujek i wujek chciał to zobaczyć. No to jest oczywiście filmik niepubliczny, pół godziny tłumaczenia, że wujek, jeżeli nie masz linka, to w to nie wejdziesz. Ale jakbym wpisał nazwę czy coś tam, czy przez Facebooka, wujek, nie, to jest tak zabezpieczone, żeby nikt nie mógł tego oglądać, jak nie ma linka. Aha, dobra, chyba w miarę szczaju, nie? No i tak biegam od jednego pokoju do drugiego. Jeszcze ciocia do mnie, czy mi nie ściągnęła książki w PDF-ie, nie? Mówię, dobra, no to ci tam ściągnę. No, bo akurat mówi, w bibliotece nie ma, coś tam. Mówię, dobra, no to siadłam na neta, ogarnęłam jej tą książkę. A jeszcze okazało się, szukałam od jakiegoś czasu książki, którą dostałam od mojej mamy, bo dostałam dwie, znaczy jedną na urodziny, drugą na gwiazdkę, dwie części książki, w sensie od Tomas i Dar Widzenia. Szukałam tego daru widzenia. Wiedziałam, że ktoś pożyczył, nie wiedziałam kto, bo ostatnio na święta u cioci Asi, boże, znowu będzie krótki vlog, u cioci Asi tej książki nie było, więc mówię, jak będę u cioci Marysi jakoś ten, to się po prostu zapytam. No i się pytam, czy nie ma książki Kunca. Ten, mówi, że może mieć, także zobaczy. No i tak patrzę, w jej okładka chyba zielona była, nie? Daję ten, zresztą podpisane mamy książki, to jest u nas w rodzinie odróż, naprawdę książki zawsze są podpisane nazwiskiem, bo to jednak tak dość krąży. No i ci się mówi, a przepraszam cię, że tyle trzymałam. Wiecie, co daj spokój, przecież ten. Pojechał na do mnie, a ty czasem nie masz mojej cyfrowej twierdzy? Bo wiesz, w zeszłym roku ktoś chciał ode mnie pożyczyć, jak pomyślałam, że może być u ciebie. No nie wiem, sprawdzę w domu, okazało się, że mam. Tak to u nas z książkami bywa. No nic nadzwyczajnego, zawsze się znajdują, nie? Także w ogóle na chillaucie, no ale wróciłam do domu, jeszcze oczywiście zrobiłam zakupy w drodze powrotnej, szłam do cioci, zarąbiste słoneczko i w ogóle wracałam, mnie taka ulewa chwyciła, tak wróciłam do domu przemoczona, że myślałam, że mnie trafi szlak. Ale dostałam trochę pierogów w nowy nos, bo oczywiście ciocia mi nawaliła taki talerz pierogów, że bym go chyba przez 3 dni jadła i nie zjadła. No więc dostałam część tych pierogów w nowy nos i akurat jak wracałam, to przyszedł, był u mnie mój tata. No i mówię, to weź te pierogi, bo już w sumie tak swoje zjadłam na obiad. Jakoś tak podzielę się z babcią, nie? Bo babci zawsze będzie miło, więc mówię, weź te pierogi dla babci. Słuchajcie, prawie się skończyło na tym, żeby babcię zabiła, bo babcia się tak na te pierogi rzuciła. Tak jej smakowicie wyglądały, że się prawie udławiła pierogiem. Ja sobie zabiłam moją kochaną babcię, po prostu chcąc być dla niej miła. No cóż, jak widać, nie zawsze trzeba być miłym. No, także słuchajcie, no i sobie przypomniałam o tym, że przecież jest ta druga część Lśnienia, o której jakiś czas temu dowiedziałam się od was.
że w ogóle powstała taka książka w zeszłym roku. Więc mówię, kurczę, zadzwonię do cioci, ciocia pewnie będzie zainteresowana. No i dzwonię do cioci i mówię, a wiesz co, ciocia, bo sobie przypomniałam, że jest ta książka, no i ma tytuł Doktor Sen, no i że Kinga, i że ty lubisz czytać, i jak chcesz, to ci mogę pożyczyć, nie? Ciocia, że tak, że chcę, że coś tam. I mówię, no i jak ta książka, czy próbowałaś czytać ten PDF, bo to pierwszy raz miałam ciocia czytać PDF-a. Mówię, no jak coś, to ci pożyczę mój czytnik, nie? Na co ciocia, wiesz co, kurwa, te książki pojebały, że jako wkurwiłam. Okazało się, że to jest książka, którą ciocia już czytała. Chodziła jakąś inną, ale nie do końca wiedziała o jaką, albo mogło chodzić o tą, tylko nie połączyła tytułu z książką. I się tylko biedna ciocia wkurzyła. Ale chciałam pomóc, naprawdę chciałam pomóc. Nie, moja rodzina jest zajebista. No i w ogóle słuchajcie, tak, ostatnio są te live'y praktycznie codziennie, czasem się zdarzają dwa razy dziennie. Co mi tu? Aha, sąsiadce, muszę iść podlać kwiatki. Jest już jest 19, znaczy za 15, miałem jeszcze nagrać, oho, już sobie widzę, jak to nagram. Dobra, jutro będę musiała spiąć dupę i ponagrywać. Dlaczegoż? Ponieważ cały weekend nie miałam, znaczy w sobotę idę na grillo wieczorem, a że w sobotę wypadają moje imieniny, to idąc na obiad, by wypadało coś ze sobą zabrać i to coś już zakupiłam i to coś jest. No, wiadomo, tak jak ostatnio szwagier przyjechał z wkładem własnym, tak teraz by to rozbestwił rodzinę, to też muszę z wkładem własnym przyjechać. No, także w ten weekendzik będę tak troszkę świętować. Więc akurat ten. W ogóle słuchajcie, gadam z kremówką, mówię, a, bo miałbym w końcu nagrać w tym tygodniu, a wiesz co, ja muszę po prostu przez te parę dni ponagrywać sobie coś do przodu, żeby później na tym, nie, na niedysponowaniu, że tak powiem, nie nagrywać. I coś tam z nią gadam, mówię, a ty czasem nie masz też w sobotę urodzin, to czy imienin? No mam, zapomniałam. Brawo. Brawa dla kremówki, drodzy Państwo, brawo. Kremcia rządzi. Myślę, że w przyszłym tygodniu. Wcale to nie ogon kropy. Wcale, a wcale. Myślę, że w przyszłym tygodniu się już ten druga część naszego escape'a pojawi. Dobra, wypadałoby kończyć tego vloga i zacząć robić cokolwiek innego. Jak mówię, ten live o 20, no cóż, trudno musi być. A, no i jak ktoś dalej nie wie, jaka gra, w jaki dzień to jest rozpiska, był dzisiaj o tym filmik, także Was zapraszam do zapoznania się z nim. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam Was kina. Trzymajcie się i cześć! I właśnie chciałam sięgnąć ręką na klawiaturę, wyłączyć frapsa, tylko...